Państwo, pragnę powiedzieć kilka słów w imieniu Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, formalnie współorganizatora zjazdu, formalnie, gdyż rzeczywiście trud przygotowań spada jak zawsze na gospodarza zjazdu, którym w tym roku są dwie uczelnie, Politechnika Gliwicka i Uniwersytet Śląski. Obydwu z góry składam serdeczne podziękowanie. Na szersze podziękowanie przyjdzie jeszcze czas na zakończenie zjazdu. Rola Polskiego Towarzystwa Filozoficznego jest tu w pewnym sensie symboliczna. Towarzystwo liczy ponad 100 lat. Założone było, jak wiadomo, w roku 1904 przez Kazimierza Twardowskiego i patronowało prawie, bo tam był jeden wyjątek, prawie wszystkim poprzednim zjazdom. W ten sposób tworzyło ramy organizacyjne dla ciągłości filozofii polskiej. Wartości, której winniśmy także dziś przestrzegać. Ciągłość ta idzie w parze z jej różnorodnością. Zgodnie z ideami założycieli w ramach PTF-u rozwijać się miały prawo wszystkie kierunki filozofii i wszystkie filozoficzne szkoły, jeśli tylko potrafiły wykazać się autentycznym dążeniem do prawdy i rzetelnością pracy badawczej. Do dziś jesteśmy tym postulatom wierni. Stąd wielość podejmowanych tematów zgłaszanych na zebraniach naukowych w oddziałach, stąd także wielość sekcji na naszym obecnym zjeździe. Szczególną, nie dającą się przecenić rolę w kultywowaniu i dokumentowaniu ciągłości filozofii polskiej spełnia nasze sztandarowe pismo, Ruch Filozoficzny. Założone przez Kazimierza Twardowskiego ukazuje się prawie bez przerwy. Wyjątkiem był okres niemieckiej okupacji, zachowując swój wysoki poziom naukowy dzięki kolejnym redaktorom, profesorom Tadeuszowi Czyżowskiemu, Leonowi Gumańskiemu i Ryszardowi Wiśniewskiemu. Ważnym czynnikiem zapewniającym na przyszłość ciągłość filozofii polskiej jest instytucja olimpiad filozoficznych, które odbywają się pod patronatem i organizacyjną opieką Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Pracami tymi kieruje profesor Barbara Markiewicz. W roku przyszłym odbędzie się jubileuszowa 25. olimpiada. Olimpiady, to trzeba od razu tutaj podkreślić, są finansowane przez Ministerstwo Szkolnictwa Oświaty. Mimo że filozofii nie ma w szkołach jako przedmiotu obowiązkowego, dotychczas w olimpiadach wzięło udział około 30 tysięcy uczniów z całej Polski, a w jej przeprowadzanie zaangażowanych było około 1000 nauczycieli z 300 szkół. Trzeba dodać, że obok olimpiad filozoficznych polskich odbywają się także olimpiady międzynarodowe. Obecnie zaangażowanych jest 140 państw całego świata. Nasi przedstawiciele, najczęściej laureaci polskich olimpiad, zdobywali na nich właściwie wielokrotnie medale, rokrocznie lokując się w czołówce. Drugą istotną wartością, którą mimo trudności udało się zachować w Polskim Towarzystwie Filozoficznym, to niezależność. Jak pamiętają przynajmniej niektórzy z nas, były okresy, kiedy niezależność filozofii była z góry nie tylko kwestionowana, ale i łamana, by ustąpić miejsca panowaniu określonej, jedynie słusznej ideologii. Polskie Towarzystwo Filozoficzne dzięki swemu ówczesnemu prezesowi, profesorowi Tadeuszowi Kotarewińskiemu oraz przewodniczącym oddziałów towarzystwa nie uległo naciskom i w ramach oddziałów, właśnie w ramach oddziałów terenowych, organizowało odczyty i swobodne dyskusje na różne i różnie rozwijane tematy filozoficzne. Idea niezależności i związane z nią najściślej postulaty pluralizmu i tolerancji przyświecają nam do dzisiaj. Nie wyróżniamy z góry żadnego kierunku, żadnej szkoły filozoficznej, w przekonaniu, że jeśli któreś z nich uważa się za najważniejszą, czy wręcz jedyną poznawczo-wartościową, tym samym budzi co do tego właśnie największe wątpliwości. Pozwólmy więc rozwijać się i kwitnąć filozofii w całym jej bogactwie. Chciałbym, by to życzenie spełniło się także na naszym zjeździe. Dziękuję bardzo.